Media, Polska i Węgry nie są same w sprawie. Budżet lizboński tygodnik, Expresso, 8 państw jest krytycznych w sprawie. Warunkowości wypłat z budżetu Unii Europejskiej. Jak twierdzi lizboński tygodnik, Expresso, poza Polską i Węgrami negatywnie nastawione do warunkowości wypłat z budżetu unijnego jest jeszcze 6 innych państw Unii Europejskiej: Portugalia, Słowenia, Czechy, Łotwa, Bułgaria oraz Chorwacja. Kraje te miały wyrazić swoje krytyczne stanowisko w tej sprawie podczas obrad unijnych, za zamkniętymi drzwiami. Gazeta w opublikowanym w niedzielę 29 grudnia tekście wskazała, że krytyczne uwagi pod adresem możliwości uzależnienia wypłat z unijnego budżetu, w tym środków z Funduszu Odbudowy, zgłasza już od dłuższego czasu rząd Portugalii Antonia Costy. Czołowy portugalski tygodnik przypomina kilka jesiennych wypowiedzi Costy, z których wynika, że paradoksalnie europejska debata w sprawie praworządności i próby wprowadzenia warunkowości wypłat z budżetu Unia Europejska mogą spłycić znaczenie wartości europejskich. Wartości spieniężone. Omawianie kwestii i wartości unijnych w powiązaniu z pieniędzmi wcale nie oznacza obrony tych walorów, ale spieniężanie ich, obniżenie ich znaczenia jedynie do środka wymiany, stwierdził Costa. Według informacji Expresso, podczas obrad instytucji europejskich swoją krytykę wobec mechanizmu warunkowości wypłaty środków unijnych poza Polską, Węgrami i Portugalią miały za zamkniętymi drzwiami przedstawić również Słowenia, Czechy, Łotwa, Bułgaria oraz Chorwacja. Atut polityczny. Krytyka ta dała Węgrom i Polsce atut polityczny służący temu, aby nie wiązać kwestii finansowych z praworządnością, napisał tygodnik. W niedzielę także lizboński dziennik Publico napisał, że rząd Portugalii poparł argumenty Polski i Węgier podczas szczytu Rady Europejskiej, aby nie wiązać budżetu Unia Europejska z mechanizmem warunkowości. Wskazał, że socjalistyczny rząd Costy sprzeciwiał się powiązaniu wypłat z unijnego budżetu, w tym uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy, z kwestią praworządności. MSZ Portugalii nie potwierdza doniesień. Wprawdzie rewelacji obu gazet dotychczas nie potwierdził MSZ Portugalii, który twierdzi, że kwestia przestrzegania praworządności jest ważna dla władz w Lizbonie, ale jak przypomniał Publico, już podczas spotkania z 12 listopada 2018 roku, przygotowującego do Rady Europejskiej portugalska sekretarz stanu do spraw europejskich Ana Paula Zacharias skrytykowała propozycję KE, aby uzależnić wypłatę środków unijnych od kryterium praworządności.